suwałka, która po no wygrana jest suwałka, 1-0 pan wygrana na bardzo trudnym terenie, także nie pozostaje mi nic innego powiedzieć jak brawo zespół, brawo drużyna, brawo Hutnik, bo kosztował nas ten mecz bardzo dużo zdrowia. Analizując zespół Suwałk, wiedzieliśmy, że bez takiego poświęcenia, jakie zostawiliśmy dzisiaj na boisku, nie uda się tutaj zwyciężyć, także wiedzieliśmy, co nas czeka. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do korzeni, wróciliśmy do tego, które co nam dawało punkty przed meczem z Kaliszem i z powrotem wracamy na zwycięską ścieżkę i bardzo nas to cieszy, bo widzimy, że dół się nie poddaje, dół goni i my też musimy zdobywać punkty, żeby nie robić sobie nerwowych końcówek. Graliście z przewagą jednego zawodnika, pomogło w końcówce szczególnie? To było złudne, ja cały czas sam do zespołu krzyczałem, żeby przede wszystkim uważali na tył, bo to jest takie bardzo niebezpieczne. Wiadomo, że to pomaga, ma się wtedy przewagę i łatwiej stworzyć sytuacje bramkowe, ale też widziałem, że trener tutaj, Wigier, bardzo tutaj chciał mądrze to rozegrać i czekał na jedną akcję, która zostanie po prostu piłka zagrana w prosty sposób do przodu, zagrana przez rosłego napastnika za siebie, żeby ktoś tam mógł mieć z tego korzyść sam na sam. Także bardzo tutaj uczulałem zespół, bo to było bardzo, bardzo niebezpieczne. No i co pokazała taką jedną akcją, Wigry sobie stworzyły. Tak jak to pokazało życie, całe szczęście był spalony, bo po prostu byśmy mieli na pewno tutaj dużo gorsze humory, raz, a dwa, że nie wybaczyliśmy sobie, byśmy tego sobie, że graliśmy w przewadze jednego zawodnika i przegrywamy mecz. Miał pan chyba nosa do zmian. No, co można powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy, bo zawodnicy rozgrzewają się w ciągu całego meczu, wchodzą na dwie ostatnie minuty i nikt nie jest tu obrażony, tylko wchodzi i chce zaznaczyć swoją obecność i bardzo mnie to cieszy, że tak się udało, bo naprawdę to są chyba fajne chwile dla takiego zawodnika i będzie im bardzo miło wspominał, a poza tym pokazuje mu to, że nie wiadomo, nieważne ile trener da zawodnikowi czasu, to trzeba go wykorzystać, no i tak się dzieje w tym przypadku. Teraz domowy mecz z Motorem Lublin, wypadałoby pójść za ciosem. No byłoby bardzo fajnie, no tym bardziej, że kibice wracają na stadion, będziemy chcieli tutaj na pewno, będzie to pierwszy mecz z kibicami Hutnika w drugiej lidze, także będziemy chcieli tutaj się godnie zaprezentować, no i będzie to łatwy mecz, bo Motor odpalił i Motor tutaj tak samo zaczął zdobywać punkty, także no czeka nas kolejna ciężka przeprawa, ale no, tak jak mówię, no, też znamy już swoją wartość, pokazujemy ją z meczu na mecz i tutaj, jeżeli do każdego meczu będziemy podchodzić z takim sercem jak dzisiaj, to uważam, że no, jesteśmy w stanie się postawić każdemu na boisku. Trener Suwalski Wigier Dawid Szulczyk, no niestety przegrana dzisiaj z Hutnikiem Kraków 0-1. No niestety, dążyliśmy do zwycięstwa, mimo tego, że graliśmy w 10 przez dłuższą część tej drugiej połowy. No i tak się skończyło. Nie wiem, czy ten mecz mógł się gorzej potoczyć niż to, że tracimy Martina Dobrotkę, który dostaje dwie żółte kartki, że Bartek Babiarz schodzi z urazem. Niewielki spalony przy bramce Mularczyka. Nie wiem, jeszcze nie widziałem tej sytuacji, ale sędzia mówi, że nieduży. Sędzia liniowy, że był spalony, ale nieduży. No i do tego jeszcze dostajemy bramkę, którą sobie sami strzelamy, bo to jest bramka samobójcza po tak niefortunnej interwencji w całej naszej praktycznej linii obrony łącznie z Hirkiem. Dużo w tym wszystkim przypadku. No i ciężko coś mądrego powiedzieć po takim spotkaniu, bo się przygotowujemy, ta pierwsza połowa, staramy się przejąć kontrolę nad tymi wydarzeniami. Wiadomo, że kiedy ruszaliśmy z pressingiem, to rywal raczej starał się grać długim podaniem i dziewiątka starała się coś zrobić w powietrzu, plus zebranie drugiej piłki. Dobrze to u nas też funkcjonowało. Poza tą jedną sytuacją, kiedy trochę Adrian Piekarski zgubił kontrolę nad przeciwnikiem i wtedy Hirek nam pomógł, wybronił sytuację, to naprawdę, tak naprawdę nic groźnego pod naszą bramką się nie działo. Mieliśmy też swoją sytuację, bodajże Czarek Sałczek, jak dobrze pamiętam, taką dosyć groźną, no ale myślę, że przebieg tego meczu mocno ułożyło to, co się stało w tej 50. którejś minucie, kiedy Martin Dobrotka wyleciał z boiska. Sama ta sytuacja pewnie ciężka do oceny dla sędziego, bo z mojej perspektywy, z perspektywy ławki w ogóle nie było faulu i pewnie nie byłoby całego tego ciągu zdarzeń. No natomiast sędzia w meczu tych sytuacji stykowych musi podjąć wiele i one są czasami trudne do oceny, jest ułamek sekundy. Tutaj taka podjęta decyzja
Nie wiem, jeszcze muszę poczekać na raport z meczu, za co dokładnie Martin dostał drugą żółtą kartkę. Okej, to nie będę mówił za co. Panie trenerze, no szkoda, bo ci najgroźniejsi wasi rywale też okazuje się tracą punkty w tej kolejce. Była szansa na to, żeby ten dystans naprawdę zmniejszyć. Tak, no zdecydowanie i tym bardziej, że GKS przegrywa. Nie wiemy, jak się jeszcze to spotkanie zakończy, ale na teraz wiemy, że Polkowice zremisowały. I pewnie też taka duża frustracja stąd jest w szatni. Tym bardziej, że graliśmy też już z Hutnikiem w Krakowie. Wiedzieliśmy, jak indywidualnie Hutnik wygląda. Wiedzieliśmy, że Hafez ma duże umiejętności. Wiedzieliśmy, że bardzo często symuluje i się przewraca i że mieliśmy tego unikać. Nie do końca nam się to udawało. Też trochę i my trochę byliśmy za agresywni w tym wszystkim i sędzia trochę się też parę razy dał. Może po prostu podjął taką decyzję i odgwizdał to. Natomiast no, umówmy się, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to my mamy nad tym kontrolę, mamy na to duży wpływ i po prostu wystarczyło zachować zimną krew. Trzeba było zadbać o to, żeby grać w 11. Trzeba było później dołożyć do tego jeszcze trochę więcej takich umiejętności piłkarskich. No i też mamy takie swoje jakieś indywidualne problemy, bo jako drużyna w miarę dobrze funkcjonujemy, natomiast w każdym meczu się zdarzają takie drobne sytuacje, gdzie jakąś przebitkę przegrywamy, gdzie ktoś komuś ucieknie i z tego rywal ma w każdym meczu jedną czy dwie sytuacje i to wprowadza też trochę nerwowości. I kierunek Katowice, panie trenerze, to taki no, lubiany przez słuchaczan kierunek, bo Wigry rozgrywały na GKS-ie dobre mecze. Drużyna Katowic no, też po COVID-zie, ostatnio wyniki pokazują, że nie może złapać rytmu. No myślę, że nawet nie chodzi o to samo, że był COVID, bo praktycznie w większości drużyn ten COVID jest i zawodnicy wypadają bardziej indywidualnie, bo wypada jeden, dwóch, trzech. Z tego co wiem, to tak jest praktycznie w każdej drużynie w drugiej lidze. Akurat w Katowicach było tych przypadków w jednym czasie więcej, dlatego to przełożyli. Są plusy i minusy tej sytuacji, trochę wypadli z rytmu meczowego, natomiast przy tak szerokiej kadrze, jaką ma GKS, też umówmy się, że to nie było tak, że oni wszyscy byli zamknięci w domach i leżeli, tylko ci zawodnicy, którzy nie mieli problemów, no to oni normalnie też trenowali i myślę, że to nie jest żadne usprawiedliwienie słabszych wyników, po prostu ta liga taka jest niewdzięczna i też my też mieliśmy serię meczów jesienią, kiedy wygrywaliśmy, a te mecze albo w końcówce, albo gdzieś tak jedna sytuacja czasami trochę z przypadku decydowała o zwycięstwie. Natomiast tak samo było w przypadku GKS-u czy Polkowi, że zdarzały się takie mecze, gdzie trochę przypadek o tym decydował. My musimy zadbać o to, że te rzeczy, które my mamy, na które mamy wpływ i które możemy kontrolować, musimy po prostu lepiej wykonywać. No bo dzisiaj mogliśmy uniknąć tej sytuacji z tą czerwoną kartką, mogliśmy uniknąć sytuacji bramkowej i mogliśmy się też 2-3 razy lepiej trochę zachować w polu karnym przeciwnika. Punktów życzymy już w Katowicach, szczerze życzymy tego. Dziękuję, myślę, że ten mecz w Katowicach przy założeniu, że GKS nie będzie punktował w tak, można powiedzieć, z Kaliszem i w tym zaległym spotkaniu, no to powiedzmy, że wygrywając w Katowicach dalej jesteśmy w grze i trzeba tak do tego podchodzić.